taki, że mimo pada, czy pada, jadę na Mazury. Może uda się zanurkować, a może nie. Ale plan jest taki, że dzisiaj na pewno kiełbasa. Kiełbasa z grilla, a jak się nie uda, no to z wodą. No ale kiełbasa, piwelko, sprawdzenie sprzętu. No i co? A jutro może będzie ładniejsza pogoda, to nurecie. A teraz wpadam do Decathlonu, bo muszę kupić baterię do komputera. No i dzień dobry. Zobaczcie, wczoraj przyjechałem już dosyć późno i tak naprawdę nic nie nagrywałem, zrobiłem tylko sobie grilla, zjadłem kolację, posiedziałem, a dzisiaj co? Taki widok na dzień dobry z mojego mini kampera. Chodźcie, pokażę wam, jak to wygląda tutaj w okolicy. No i tak, zobaczcie, 20 kroków do jeziora. Tu mam Holiday Inn. Tu mamy kawałek plaży, podejścik. A tak naprawdę powiem wam, że trafiłem tutaj dzięki aplikacji. Zobaczmy. Słabo bateria, później wam powiem, jak aplikacja. Z rosą, więc może przejdę na drużkę. Woda. Mazury. Jak to było? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto nie lubi mielonki? Czas na śniadanie. Polskie tradycyjne śniadanie, czyli mamy kiełbę, mamy oczywiście mielonkę, do tego kawusia fusiasta, a co tu mamy? Tu wartość dodana. Miejsce, w którym się dzisiaj znajduję, a miało padać. No i tak jak widzicie, fajna miejscówka, jestem nad jeziorem Piwuj, coś takiego. Kawałek plaży, spałem w aucie, bardzo fajna miejscóweczka, a trafiłem tutaj dzięki aplikacji grupa biwakowa. No co, dopijam kawkę i chyba pojadę zanurkować, albo i nie, zobaczymy. No i zobaczcie, w tym miejscu kiedyś, tam za mną, była kurka wodna, został tylko maszt i flaga. A tu mamy pomost dużo dłuższy, no i wejście do wody. Chyba będzie trzeba spróbować. No i dobra, coś dzisiaj, tym razem zawór, coś nie stykało. Na szczęście znalazłem jakiś stary wąż i go wymieniłem. Zobaczymy, czy się uda. Dobrze, że nie jestem, jak to się mówi, przesądny, nie? Ale po takim czasie i tak dzisiaj będzie tak naprawdę nurek sprawdzający. Nie będziemy szaleć.
tylko sobie na spokojnie wszystko poogarniamy lajtowo na granicy litoralu. Zobaczymy, czy szczupaczki, tu zawsze były fajne szczupaczki, są jeszcze. Jest ok, sukces. Noża już nie będę sobie przepinał tutaj, chociaż może, no dobra, zróbmy to jak powinno wyglądać. No i tak albo dobra, albo zła wiadomość, mianowicie no nie wziąłem klapki od GoPro, więc nie mogę wziąć jej ze sobą pod wodę. Sprzęt sprawdzony, przygotowany, wymieniona rurka, płetwy, maska, czapeczka, komputerek, kompas, wszystko jest, więc lecimy do wody. No i do zobaczenia za kilkadziesiąt minut. Na razie, hej. No jestem z powrotem. No niestety, tu jak widzicie, gaferka. Z tej strony też, bo jeszcze wchodząc już do wody poszła kryza. Znaczy nie kryza, manszety. Kryza chyba jedyna, która wytrzymała wszystko. I powiem wam tak, zapomniałem, jakie to jest zajebiste. Mimo, że mam wodę wszędzie, nawet w butach, już nie wspomnę o plecach czy jajkach, ale naprawdę było zajebiście i wizura może nie była jakaś super, ale trochę rybek widziałem, trochę się odprężyłem, naprawdę było betonowo. Zobaczcie, calutki, wszystko mokre. Zalany. Dobre, co? Dobre, ale powiem, że naprawdę to jest to. Jak ktoś nie próbował, nie spróbuję. Ja mega się relaksuję. Odcinam się od tego wszystkiego. Naprawdę. O, zobaczcie. Niezłe, co? A co to? Teraz się żyje. Dobre. No, striptease'u wam nie będę robił. Generalnie powiem wam, że plan został wykonany. Nureczek. Taki zapoznawczy, sprawdzający, przypominający. 30 minut. Maksymalna głębokość bodajże chyba 6 metrów. I co? Obydwie manszety trafione. Tym razem gaffer nie pomógł.
czyli totalne zalanie. No nie, bo chyba miałem sucho na karku, bo jednak kryza trzymała i to było ok, natomiast już tutaj całe ramiona, wszystko w tył, łącznie z gaciami i wodą w butach, wszystko zalane, ale woda była cieplutka, wizura, no taka se, chociaż momentami te 5 metrów było widać, oczywiście tam, gdzie było troszeczkę głębiej. Walczyłem sam ze sobą, czy kawa, czy co innego, no i co, wygrały flaki, więc trzeba zjeść, trochę ciuchy obeschną, no niestety, trzeba wracać do Warszawy. To co, do zobaczenia, cześć.